Siema widzów, kochańszych, najukochańszych, najwspanialszych, witam w nowym odcinku, widzowie, siemanski. Dzięki za 11 subów i kilka informacji na samym start, przede wszystkim wesołych świąt, chociaż ja nie obchodzę, to i tak wesołych, kurwa. Jak każdy dzień powinien być wesoły, to święta chyba tym bardziej szczególne dla ludzi, którzy to obchodzą, to jest pierwsza podstawowa informacja. Druga informacja jest taka, że sorry, że tak późno, pewnie będzie odcinki były wczoraj, ale no co, nie wrzuciłem, ale mam usprawiedliwienie, nie było prądu, ale mogłem wrzucić, oczywiście, że mogłem, ale później mi się nie chciało odpalać kompa, a trzecia informacja to taka, że macie gry za darmo na Epiku, chłopy, i to jest kurwa porządny tutaj obywatel youtube.com i twitch.tv. Przypomina o gierkach za darmo? Przypomina. 15 gier za darmo codziennie. Aż kurwa, jak za darmo to aż brać, żal nie brać. Jesteśmy, słuchajcie, u Mateja i staniemy się dzisiaj obywatelem miasta Archolos. Zapraszam. Gdzie dokładnie mam na się dialog. Rozglądaj się, spacerując po mieście. Gdy zauważysz... Aż mi już nosi, kurwa. Brudów, to ją zamieć i wytęp wszelkie robactwo. Ale pamiętaj, chodzi mi wyłącznie o miasto. Port i slumsy mnie nie interesują. Nosi mnie, bo już tak jakoś za ładnie zacząłem. Gdzie jest kurwa? Gdzie jest sranie do wiadra? Gdzie są jakieś porządne słowa polskie? Jak idzie praca? Nie mam czasu na rozmowy. Mnie nosi, że coś powiedzisz. Co do brudnych ulic... Tak? Wciąż nad tym pracuję. Jeśli chodzi o zebrane listy polecające... Tak, widziałem. Zobaczmy, co udało ci się zebrać. List polecający od Leona to bardzo szanowany obywatel. Moje gratulacje. Niemożliwe. Albin wypisał ci list polecający. Zdajesz sobie sprawę, że takiej sytuacji nie mieliśmy od lat? To surowy człowiek i ciężko go do siebie przekonać. Rud. Znam go. Pracownik stoczni. Niezbyt pracowity, ale cóż, referencja to referencja i muszę ją uznać. Czynisz postępy, ale prawo jest prawem. Wróć, gdy spełnisz wymogi formalne. Czy no to... to znaczy, że jestem już obywatelem? Pozostała nam jeszcze kwestia opłat. 200 sztuk złota i mogę się brać za wypisywanie odpowiednich dokumentów. Siema widzowie, sorry, że się wpierdalam w trakcie odcinka, ale jakoś w tym momencie przestał działać mi mikrofon, no i oczywiście się nie zorientowałem, to jest jakieś 15 minut odcinka. Więc dzisiejszy odcinek będzie po części wyjątkowy, bo będę waszym lektorem. Nie chcę pomijać wam ważnych dialogów, które wykonałem, a były one dość istotne, dlatego po kolei. Po rozmowie i oddaniu dokumentów musiałem się zaopatrzyć 200 sztuk złota, 200, więc udałem się do alchemika Cerulika Figario i wróciłem z powrotem pozyskać obywatelstwo. Chcę dokonać opłaty za obywatelstwo. Znakomicie. Daj mi chwilę. Proszę. Oto dokument potwierdzający uzyskanie przez ciebie obywatelstwa miasta Archolos. Serdecznie gratuluję. Życzyłbym sobie, bym miał okazję poznać więcej takich przybyszy jak ty. Nim pójdziesz świętować ten niewątpliwy sukces, jest parę rzeczy, o których muszę cię poinformować. Jak zapewne już wiesz, obywatelstwo miasta umożliwia ci wstąpienie do dwóch głównych organizacji w naszym mieście, Straży i Gildii Araxos. Wiedz, że nie są to jedyne ścieżki kariery. Oto lista osób, które ostatnio zgłaszały zapotrzebowanie na czeladnika. Możesz zgłosić się do któregoś z nich. Nikt inny w mieście nie zagwarantuje ci tak przyzwoitych zarobków. Myślałem o tym, by poszukać pracy w Starym Mieście. Do którego nie masz wstępu? Gdyby każdy obywatel mógł wejść tam bez ograniczeń, rozkradziono by je w tydzień. Wstęp do tej części miasta możesz uzyskać na wyraźne zaproszenie któregoś z jej mieszkańców, pełniąc wysokie stanowisko w jednej z gildii, będąc urzędnikiem państwowym lub... Umówmy się, że to ostatnie szybko się nie wydarzy. Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jak sam widzisz, muszę wracać do mniej zdolnego towarzystwa od ciebie. Obywatel Marvin? Zgadza się. Dostałem wiadomość do dostarczenia w twoje ręce.
Ile potem pokazywałem wam wszystkie dokumenty, jakie zebraliśmy w trakcie gry. I przy okazji posprzątałem trochę w mieście. Zaraz po tym udałem się do Helgi, gdzie według dokumentu, który przyniósł nam posłaniec, miał czekać nasz wuj Kurt. Kurt czeka na ciebie u góry na balkonie. Po tych słowach udałem się na górę i rozpocząłem rozmowę z wujem. Trochę wam tam wytnę jeszcze, bo w trakcie zrobiłem przerwę, by powiedzieć coś tam o szlugu i magicznie mikrofon powrócił mi. Mogłem już normalnie gadać. I nie zorientowałem się, że coś jest nie tak z mikrofonem na odcinku. Dopiero teraz. Marvin, dobrze cię widzieć całego i zdrowego w mieście. Jak ci się podoba Archolos? Robi wrażenie, co? Podoba mi się to miejsce. Czuję, że daje dużo możliwości. Tak, to prawda. Miasto bogaczy i żebraków, mędrców i szaleńców, poważnych i wyśmiewanych. Trochę szczęścia i oleju w głowie, a można osiągnąć tu bardzo wiele. Co z Jornem? Udało ci się czegoś dowiedzieć? Miałem pytać o to samo. Niestety nie zebrałem żadnych nowych informacji. Dalej wszystko wskazuje na to, że Jorn jest gdzieś tutaj. Nie damy rady przeszukać całego miasta sami. Strasznie będzie chciała go szukać, bo nie jest obywatelem. A łowcy wezmą od nas górę złota, a później i tak nie przyprowadzą tego, kogo trzeba, jednocześnie zamykając kontrakt. Halo, gdzie jest moje... Może gdyby udało ci się dołączyć do którejś z nich, to byliby bardziej skłonni do pomocy. Mam jeszcze w mieście kilka kontaktów. Jakiś czas już się z nimi nie widziałem. Spróbuję odświeżyć stare znajomości i może od tej strony uda mi się czegoś dowiedzieć o Jornie. Czemu ktoś miałby porywać mojego brata? To jest nadal dobre pytanie. Znałeś Jorna dłużej niż ja. Nie miał jakichś wrogów? Nie miał na głowie listu gończego? A może wiesz, miał problemy z alkoholem, jak sam wiesz kto? Nie przypominam sobie, żeby był z kimkolwiek skłócony, ani miał jakiekolwiek problemy z prawem. Może po prostu zwietrzył okazję, by mnie okraść. Zobaczył, że wyszedłem, nie wiedział, że Jorn się u mnie zatrzymuje, a gdy wszedł do środka, było już za późno. A może jest coś jeszcze odnośnie twojego brata, o czym żaden z nas nie wie? Nie pozostaje nam nic innego, jak szukać. Nie, Jorn nie miał żadnych problemów z alkoholem. A, rozumiem. W takim razie to musiało być coś innego. Może spróbujemy rozwiesić jakieś ogłoszenia o tym, kogo poszukujemy? W ciągu kilku dni miał być kilkudziesięciu ogolonych na łyso żebraków, którzy próbowaliby się pod niego podszywać. To ogromne miasto. Pełne biedaków i desperatów. Fajna scenaria. Mówiłeś coś o jakiejś propozycji. A, tak. I jak sam pewnie zauważyłeś, życie w mieście jest dość drogie. I będę potrzebował trochę złota. Wszyscy potrzebujemy złota. Spokojnie, nie o twoje złoto mi chodzi. Jakiś czas temu pracowałem na winnicy Valerio. Niech Adano zda mu ukojenie. Zatrudnił mnie jego syn, Holdwig. I jak to zazwyczaj bywa, należność wypłacana jest dopiero po podliczeniu zbiorów. Niestety od dłuższego czasu nie otrzymałem żadnej wiadomości z winnicy, a moje oszczędności się kurczą. Jest tam złoto za kilka tygodni mojej pracy, więc wolałbym nie wysyłać po nie byle kogo. No dobra. Odzyskam twoje złoto. Wspaniale. Winnica Valerio jest na wschód od traktu, który prowadzi z Silbach do miasta. Nie powinieneś mieć problemu z jej odnalezieniem. Winnica Valerio. Okej, okay, mamy już tyle kurwa misji, że w tej pójdę do tej winnicy i na bank się okaże, że w tej winnicy mamy jeszcze z 5 questów i jest to fantastyczna informacja, bo to znaczy, że będzie giga dużo odcinków i fantastycznie będę się bawił przy tej fantastycznej grze. Muszę kurwa otworzyć kiedyś słownik języka polskiego. Jednak dobrze mi piszą boomerzy, co wchodzą w komentarzach. I piszą tak. Żałosne. Za dużo przeklinasz. Naucz się słownictwa. Jednak mieli rację. Jednak trzeba się słownictwa chyba będzie kurwa nauczyć. Chociaż z podwórka jestem kurwa. To kurwa, szacunek kurwa. Proste. Dobra, mamy mega dużo misji, które mamy wykonać. I teraz fajnie by było sobie jakoś kurwa to podliczyć. Polowanie za lanem.
Frida wynagrodzi mnie, jeśli pomogę Alanowi w polowaniu. Pewnie będzie się kręcić gdzieś w pobliżu jej sklepu. Także myślę, że po kolei będziemy sobie lecieć od tych najstarszych misji i ten wątek z bratem zostawimy sobie na koniec, bo ja bym chciał też porobić te takie zwykłe misje, pochodzić, popolować, zebrać trochę golda, bo coś czuję, że my pójdziemy, kurwa, do tego starego miasta i tak będę musiał, kurwa, wrócić i polować. Na razie jesteśmy gigakoksami, mamy spory damage, mamy fajny łuk, możemy fajnie tankować, więc myślę, że tutaj zostanie przeprowadzony atak na zwierzęta w lesie. Razem z jebanym Alanem. Więc lecimy. Idziemy tą drogę, teraz... O! Jabłka, świeże jabłka! Za pół darmo! Za pół darmo? Cóż, przywiozłem kilka skrzyń jabłek do miasta. Wszystkie miały zostać załadowane na jeden ze statków. Niestety nie dogadałem się z załogą i część skrzyń została w porcie. Nie opłaca mi się targać tego z powrotem do domu, więc zostaję w mieście na jakiś czas. To jak, chłopcze, skusisz się? A pokaż. 4 sztuki złota za soczyste jabłko. I chyba 4 sztuki złota? A w życiu, a przestań. Chyba, że to złote jabłko. Nie, no na pewno nie złote. A może jednak złote. Dobra, za 4 złote, za 4 to daj. Proszę bardzo. Dzięki. Jabłko. No chyba nie jest to wyjątkowe jabłko. Ale kto wie. No nie, jest to jabłko jak zwykłe jabłko. Ale faktycznie normalnie kosztują 5, więc jest to... Jest to skam, to nie jest pół darmo, kurwa. To jest 1/5 darmo. No ale dobra, chuj. 4 sztuki złota, stać mnie. Szukamy przy okazji tych. Szukamy. Nie no kurwa, jak ja tak gadam i nie wymyślam żadnych żartów, ani mi się to flow nie tak nie klei, to ja sobie... Ja tylko w głowie ma tak. I biegnę teraz, Robert Lewandowski skręca na lewo z piłką, prawo, mija kurwa babkę ze sprząta, mija obywatelkę po lewo, po prawo Gildia Arachos, biegniemy do przodu, biegnie do przodu, będzie gol, czy znajdzie Alana, czy wypełni misję, co się stanie, kurwa, ja mam tylko takie coś w głowie, nie? Pierdolę jedno, ale w głowie mam to, idziemy, najpierw dawaj mi mieczka. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Nie ma sprawy, zobaczymy co potrafisz. No, czyli mnie nie nauczysz? Co słychać? Jest na co polować. Frida uczciwie płaci za każdą skórę. Nie mam na co narzekać. No dobra, to się myślę, że dogadamy. Frida mówiła, że mam ci pomóc. Frida mówiła, że mam ci pomóc w polowaniu. Widzę, że znasz już podstawy łowiectwa. Chodźmy zapolować na ścierwojady. Dobra, to chodźmy. Polowanie z Alanem, niechaj będzie. Warto w ogóle to, co zauważyłem, oprócz ludzi, którzy oglądają te odcinki... Nie jest ich dużo, regularnie, ale trochę was jest. Dzięki widzowie, że jesteście tu ze mną i gramy w giereczkę. Staram się też to, bo to nie jest taka poddymiarska giereczka, więc się tak staram wiedzieć. Chilloutowo, nie? Chcę, żebyście też dla osób, które nie chcą grać, nie mają czasu grać, wolą oglądać te odcinki, żeby to przeżywały, kurwa, tak jak jest, nie? Wiesz jak jest. Żebyś tak właśnie przeżywał to. Ja już te zabiję te wszystkie. Przecież ja, kurwa, lepiej strzelam z tego łuku niż ty z tej kurzy, chłopie. Nic tu nie ma. Ja już tu je powybijałem, ale no dobra. Niechaj będzie. Nawet nie ma co chyba... Nie ma co, szczerze mówiąc, chyba strzał marnować. Jak on wszystkie powybijał. Ja sobie tylko pozbieram w sumie. No tak. Klasyczny gotik. Ale przynajmniej się odbugował, więc nie jest najgorzej. Mogło być gorzej, mógł się zbugować i się nie odbugować. Kurwa, jak my z takiego daleka na te ścierwojady? Myślę, ci idzie. Nabierasz wprawy. Dzięki. Czekaj, widzisz to? Widzisz? Nie widzę. Nie? Wygląda na ślady butów. Masz rację, wyglądają na świeże. Chodźmy zobaczyć, do kogo należą. Oczywiście, że do jebanych bandytów. No przecież mogę już... O kurwa, należą do niedźwiedzia? Tam jest niedźwiedź, Alan. Tam jest kurwa jebany niedźwiedź. Nie no, ty strzelasz do niedźwiedzia. A dobra, ty jesteś jakimś giga kurwa przekoksem. Nie! Nie, 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 oj nie, nie, ja mam zapis kurwa 14 lat wcześniej. Ni chuja się nie dam zabić przez niedźwiedzia. Oj nie, na mojej warcie. Dobra, sam cię wypierdol. Machaj sobie tym mieczem, pizdzie, mam to. Ty, bo ty zaraz padniesz. Kurwa, zabije cię niedźwiedź. Ale będzie heca. A ty masz 0 HP, ale żyjesz, tak? No dobra, to w takim razie... Popatrzmy na to piękne widowisko. Z tej kuszy to już by go zabił 300 razy.
Ej, nie, dobra, bo ja się boję, że zaraz mnie kurwa przypadkiem ten niedźwiedź trafi i tyle będzie. Szybki save. Ty, coś się stało, bo naprawdę był kurwa szybki, ty. Nie zdążyłem nawet bucha ze szlugę wziąć, a już się zapisało. No bij tego niedźwiedzia, bo ja za to dostanę skórę i jeszcze 300 expa. Albo i więcej. O, 300, zgadłem. Bierę to wszystko. Nała. Ty nie masz życia, a ty za jakimiś śladami kurwa butów idziesz. Nie ma czego plądrować. Jak ja już tu byłem. O, malinki. Pewnie, że wezmę. W międzyczasie chciałem wymyślić żart, ale nie wychodzi mi to dzisiaj. Świąteczny nastrój nie pomaga w wymyślaniu super żartów. A biedak i tak skończył jako obiad niedźwiedzia. Nie wystarczy wrażeń na dziś. Przekażę Fridzie, że świetnie się spisałeś. Dzięki. Krawicowe są wstrzęsze mi mięśnie rosną. O, jest tu zwłoki. Dobra, strzały oddały. Złoto. Misja wypełniona, tak? O ile rozumiem. Czy tam jeszcze muszę do tej Fridy iść, tak? Alan stwierdzi, że starczy mu wrażeń na dziś. Niemniej polowanie było udane, czas wracać do miasta. No dobra, to idziemy z buta. Niby mógłbym wam to skipnąć. Dla widza? Dla widza bym mógł. Czy coś się zadzieje ciekawego po drodze? Wątpię. Więc skoro dzisiaj może nie jestem w formie słownej, to chociaż przynajmniej dla widza zmontuję odcinek. Widzimy się zaraz. Ja tak przy okazji to w sumie odtrzymię na chwilę. I to co chciałem, a my już tu jesteśmy w sumie. To co chciałem powiedzieć, to wydaje mi się, że kurwa w ogóle nie dokończyłem, albo nie pamiętam tego, ale mam wrażenie, że nie dokończyłem w ogóle wątków. Nawet chciałem powiedzieć, jakiego wątku nie dokończyłem i miałem to w głowie. Ale w międzyczasie, jak pomyślałem o tym, żeby powiedzieć to, to już zapomniałem, o jaki wątek mi chodziło. Ale mam wrażenie, że o czymś mówiłem i tego nie skończyłem. Dzisiaj jest jakiś kurwa dziwny dzień, jak zwykle. Skrzydło krwiopijcy w jebanym kurzu. No dobra. Byłem u Alana. Podobno udało wam się upolować nie tylko wilki. Mam dla ciebie parę złotych monet. Ciężka ręka. Ło kurwa. Nie szukasz może pracownika? Polowanie z Alanem nieźle ci poszło. Zapotrzebowanie na skóry jest spore, bo ludzie robią zapasy na zimę. Nie jest to najgorszy pomysł, ale po kolei... O, kolejne misje. Najrozsądniejszą opcją byłoby, gdybyś został moim czeladnikiem. Oboje mielibyśmy stałe źródło dochodu. W tym fachu ważna jest zdolność sprawnego wykonywania poleceń. A nie wiem, czy to potrafisz. No i... musiałabym zobaczyć pisemne potwierdzenie, że masz obywatelstwo. O, mam akurat. Nie wiem, co się podziało w głowach tych urzędasów. Kiedyś trzeba było mieć pracę, żeby zostać obywatelem. Teraz jest dokładnie na odwrót. Kurwa, powiem wam, że w sumie to ona jest spoko, ta Frida. Wydaje mi się, że ze wszystkich tych ludzi, którzy tu się znają. Czy ja mogę w ogóle iść do każdego z tych ziomków, którzy tu po prostu są, i zostać ich czeladnikiem? Czy zechce Czyż on będzie zaraz kurwa bogatszy ode mnie, jak ja mu tak będę rzucać sianko? Czy na przykład to mogę zostać twoim czeladnikiem? Nie, chyba nie mogę. Ale Fridę czeladnikiem bym został, bo po pierwsze to jest łatwe. Po pierwsze znamy się z Fridą, jak my już kurwa dobre ziomy jesteśmy. Załatwiliśmy jej dużo rzeczy. Frida wydaje się spoko. Więc ja bym został tym kurwa czeladnikiem Fridy. A że mówię, że jak ona płaci mi 100 golda za to, że ja pobiegnę na, nie wiem, 3 minuty zrobić misję. 27 minut jest nagrywania. Co ja kurwa robię przez 27 minut na tym odcinku? Pewnie nic, jak zazwyczaj na tych odcinkach. Proszę, oto dokument. Oświadczający obywatelstwo. Zobaczmy. No, i teraz to możemy rozmawiać. Tak jak mówiłam, trzeba sprawdzić twoją umiejętność wykonywania poleceń. To co teraz powiem... Sztuczkę dla widza zrobię. ...pozostać między nami. Dobra. Nie ma sprawy. Tym ufa, ja sztuczkę dla widza. I nie umiem... Kuka umiem, powiedzmy, ale to jest fajne. To będzie takie głupie. W swoim sklepie trzyma harpię zamkniętą w klatce. Nie wiem, czy to jest legalne. W każdym razie straż twierdzi, że póki tak nie sprawia zagrożenia, buty nie będą interweniować. Jest to stuska? Miał sprawić, żeby jakiś... Pewnie nie, kurwa. Bystry z ciebie, chłopak. Myślę, że gdyby klatka otworzyła się w biały dzień, straż w końcu by coś zrobiła.
Dlaczego tak ci na tym zależy? Po co? Łowca w pewnym stopniu szanuje zwierzynę, na jaką poluje. Herpie są stworzone do latania, a nie do gnicia w klatce. W jaki sposób mam ją odkryć? Dobra, chuj, nie ubym w kółka. Najlepiej tak, żeby Alice cię nie nakryła. Chociaż, bah, nie jest to mus. Z tego co wiem, przycisk do otwierania drzwi klatki jest za jej ladą. Na pewno znajdziesz sposób, żeby go wcisnąć. Dlaczego nie lubisz Alice? Powiedzmy, że mamy burzliwą przeszłość. Musisz wiedzieć. No ale to Frida, to jak ja dla ciebie pracować, a ty mi nie chcesz mi mówić, co ja mam zrobić, kurwa? Coś mnie tu nie podoba, mnie się to. Wreszcie mnie naczelnika, jeśli udowodnię, że można na mnie polegać. Powinien znaleźć szczegółową informację, gdzie jest ten sklep. No ja wiem, gdzie jest ten sklep harpiowy. Natomiast... znaczy tak mniej więcej wiem, gdzie jest ten sklep harpiowy. Tak mi się wydaje, że... że w sumie to nie wiem jednak. Jest kurwa ten sklep harpiowy. Gdzieś w dzielnicy portowej, to na pewno. I ja pamiętam, że my tam byliśmy na pewno z tą harpią. Pogadać. Mówiła, że jest przyjazna harpia. Ale chyba trzeba uwolnić harpię. Chyba to nie będzie. Chyba lepiej będzie jej na wolności. Chociaż z drugiej strony ją mogą upolować. To w sumie nie wiem, czy dobrze. To nie ma tak, że jest dobrze, czy niedobrze. I miała powiedzieć, co cenię w tej pracy łuczarskiej najbardziej. Powiedziałbym, że harpie. Słońce ogrzewa i daje życie. Ale też wysusza i zabija. Napij się wody. Dobrze ci to zrobi. Dzięki. O! Zawsze miej przy sobie butelkę wody. Okej, fajne przesłanie, podoba mi się. To prawda, trzeba się nawadniać, wiadomo. Wiadomos. Gdzie jest ta harpia? Tu są te siostry, co one leczą. Trzeba znaleźć tą harpię. Na pewno ktoś się teraz fest wkurwia. Mówi tak. No przecież nie tu idziesz, debilu jebany. No bank ktoś tak teraz robi. Ale wydaje mi się, że akurat tu idę. Chyba, że idę dobrze, to wtedy tak pewnie nie robi. Chyba, że mu się wydawało, że źle idzie. Że źle idę. Ale wydaje mi się, że to gdzieś było kurwa tutaj, ta harpia. Ale nogi harpi se nie dam zabić, nie? Że tu. Ale coś mi się wydaje, że gdzieś kurwa tu było. Na pewno na jakimś z którymś z odcinków na pewno tu byliśmy. Ale kurwa, gdzie była ta harpia? Czy ja dla widza zatrzymać i poszukać? Ja zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczę jeszcze na mapę. Jakieś pomysły szybkie? Jest szybki pomysł, fajny. Wydaje mi się, że mogła ta harpia... Gothic Crest. Od nowa. A ja mam save'a 14 lat dalej. No i wszystko. Pograne. Dobra widzowie, przeszedłem wszystko od nowa. Ostatni save miałem kurwa z tym niedźwiedziem, więc tam całą drogę musiałem przejść, pogadać i tak dalej. Ale dobra informacja jest taka, że wiem, gdzie jest harpy, jest tu. Także oczywiście, że źle poszedłem. To może i nawet lepiej, bo tak to bym pewnie krążył 30 minut. O kurwa, przecież ona sama lata. Co tu się odpierdala? Ona tak nie miała chyba robić. Miała być w klatce. Nie no, jeszcze zbugowane i będę wczytywał, co? Dawaj mieszka. I słuchaj, nie wkurwię, idę tu za ladę. Tylko... Harpia Alice, no... Co tu się dzieje? Czy ja wziąłem tą misję? Frida weźmie mnie na czeladnikę, jeżeli udowodnię, że można na mnie polegać. W tym celu mam otworzyć klatkę z harpią w sklepie Alice w porcie. Na tablicy ogłoszeń powinno znaleźć szczegółowe informacje na temat sklepu. Rozumiem. No i klucz, żeby otworzyć to, bo ta harpia chyba fizycznie, według gry, zajmuje się tam. Znajduje się tam. Można zrobić chyba tak i ona się wtedy wkurwi, że jej chodzę po mieszkaniu i zajebie jej tego klucza. Brzmi jak plan? Oczywiście, że brzmi jak plan. I dobra informacja jest taka, że po tym jak mi wyrzuciło prąd, to po jakiś... W trzech tygodniach zresetowałem komputer, bo ja zazwyczaj mniej więcej tyle nie resetuję kompa. I patrzcie, jak save'ik śmiga. Tyk. No i tak to chyba ja mogę grać w tą grę.
Bo teraz to możemy wszystko okradać. Ty, ale dlaczego ona nie jest mat? Ja wiem, co może być spoko. Kimnę się u niej i ona w nocy na pewno pójdzie spać, prawda? Czego tutaj węszysz? Spadaj! No i wszystko. Ja spadam. Ty sobie spać. Rozsądnie. I wtedy ci zapierdolę klucz. Mówiła, że jest spod lady, prawda? Klucz ich spod lady. Naciśnij przycisk. No dobra. No i wszystko. Harpia uwolniona. Udało mi się otworzyć klatkę. Niezłego bałaganu w sklepie Alice. Mogę teraz wrócić do Fridy z dobrą nowiną. A czy jak ona mi zapierdoli mnie ta harpia? Oczywiście, że tak. Dobra. Niech se lata wolno. Nie będę bił. Jedno siedziała w klatce. A miała być taka giga przyjemna. A zawsze taki dobry chłopak, kurwa. Zawsze dzień dobry na klatce mówiła. Dobra, odpalmy tą pochodnię i chodźmy do tej Fridy. I zakończmy odcinek, zakończmy misję. Dzisiaj kurwa nie jestem w formie. Raz, dwa. Nie wiem. Trochę chyba tempo dwóch odcinków sprawę, że nie jestem aż taki, wiecie. O, tu posprzątać. Ja pomóc jako prawowity obywatel tego miasta. I 15 golda w kieszeni. I surowe mięso dzika. Z kurzu zabrane. I wszystko. Górzany mieszek. Cyk. Tempo tych odcinków chyba dwudziennie sprawia, że no nie do końca kurwa nadążą. Czyste ulice. Pokaż. Dzielnica rzemieślników jest wolna od brudu. Sprawdzę resztę. No dobra, myślę, że to może być potencjalnie koniec. Ale chyba się myliłem. Chodźmy oddać misję. Nawet nie wiem do końca, co mówię. Nawet nie wiem, jak te 35 minut kurwa przeszło. Mi koło nosa. Minus 35 minut w życiu. Chociaż nie do końca, no bo gram sobie w gierkę. To zawsze jakieś wspomnienia. Dobra, już widzę, że bezdomny kurwa wstawał, żeby poprosić o jeden gold. Jak ja już mu kurwa tyle sypłem. Ten bezdomny już jest kurwa bardziej bogatszy ode mnie. Słuchaj, musimy przedyskutować kwestię tego, że ja zrobić misja. To musimy się komuś kimnąć w chacie. A później jak się kimnę u tej, u Fridy, to ona mi kurwa nie wyjdzie z tego. I będę i tak czekał, aż ona zejdzie 40 minut, więc pas. Ja to, co ja bym chciał zrobić, to ja bym chciał się tu kimnąć. Macie tu łoże jakieś? Macie, oczywiście, że macie. Joe? Nie masz tu czego szukać! No proszę cię, tylko mnie nie zabijaj. Nie bij się ze mną, proszę cię. Ja porządny obywatel, ja Giga Cox pomocnik, ja sprzątać ulicę, ja wypełniać misję dla czeladnika. Proszę mi tego nie spierdolić w tym momencie. Nie napierdolę wam magią. Teleportacją. Co ja trzymam? Co trzymam, jak ja nic nie trzymam? Jestem zwycięzcą. Ręk, kurwa, gest zwycięstwa. Ręka do góry. Obywatel Tomas. Słuchaj, z Tomasem mogę chyba... Słuchaj. Nie, to już wiem wszystko. A, czyli nie mogę mu oddać tej misji. Muszę dopiero wszystkie, bym musiał wszystkie te misje powypełniać. Joe! No to Joe, to się nie pogadamy z Joe. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. No niestety, dobra, chodźmy oddać tą misję tej Fridy. Nie powinno być daleko. I tyle na dzisiaj. Znaczy jeszcze dzisiaj oczywiście, że drugi odcinek. Wiadomo. Wyglądasz na podekscytowanego. Obmyśliłem ostatnio naprawdę niezły interes. Każdy kupiec byłby tym podekscytowany. Jak żeby inaczej, nowy sposób na zarobek, to od razu szczęśliwe. I to zarobek nie tylko dla mnie, potrzebuję kogoś do pomocy. Robota nie powinna być szczególnie trudna i oczywiście gwarantuję wynagrodzenie. I ocie kryńca, no to mów. O co chodzi? 15 misja. Zapewne wiesz, że zagrożenie ze strony orków jest coraz poważniejsze. Władze miasta ostatnio zdecydowały, że trzeba zgromadzić w spichlerzach zapasy na wypadek oblężenia. Jakbym miał kurwa spichlerz, to bym nie miał spichlerza. Dlatego nie mam spichlerza. Więc nie mogą jej. Może mam spichlerz, ale go nie mam. Właśnie dlatego.
W obawie przed protestami czy nawet buntami wolą nie wysyłać straży na konfiskatę żywności czy wprowadzać nowych przepisów dotyczących jej standardowego przydziału miasta. Jestem ciekaw, czy straż w ogóle dałaby radę bandzie wieśniaków z widłami. Prawdopodobnie poniesiby przy tym większe straty niż robar podczas wojny. Najemnicy gildii kupieckiej rozwiązują takie sprawy raz dwa. Nie to, co ci profesjonalni mundurowi. Tylko cóż poradzić, takie czasy nastały. Jaki król, tacy jego ludzie. Jacy liderzy organizacji, tacy ich najemnicy. Jako współpracownik Araxos muszę dbać o interesy. No właśnie to. Mam nadzieję, że to, że ja dołączę do Fridy i zostanę jej rzemieślnikiem. Ja już nie wiem, o czym on pierdoli, że zostanę tym rzemieślnikiem, to mam nadzieję, że to mi nie tego. Nie, właśnie nie zablokuje możliwości dołączenia do gildii kupieckiej. Bo do niej muszę i tak czy siak, chyba żeby tam iść do górnego starego miasta, to i tak muszę dołączyć chyba do nich. A nawet jeżeli nie, to chciałbym. Jeszcze chciałbym misję dla tego ziomka, co jest lichwiarzem, znaczy tak go nazywają, a robi pożyczki. To chciałbym też dla niego popracować. Nagroda. Nie ominie cię, tego możesz być pewien. Mam spore chody w Araxos, więc jakbyś chciał do nas dołączyć, mogę polecić cię Lorenzo. To Lorenzo, no. Nieźle. Ja myślę, kto o zdrowych zmysłach nie chciałby pracować dla gildii. Lorenzo dla gildii? Bardzo się cieszę. Powodzenia. Ta ryba nie śmierdzi. Słuchaj, dawaj najpierw mieszka. Wszystko. Idziemy oddać misję. O, nowy poziom. Możemy teraz się nauczyć tego. Już o tym. Kradzieży. Człowieku, niezła awantura się z tego zrobiła. Aż tutaj słyszałam krzyki. Mam tylko nadzieję, że nikt zbytnio nie ucierpiał. Ale mniejsza o to. Ważne, że potwierdziłeś swoją użyteczność. Jeśli chcesz zostać moim czeladnikiem, to nie ma problemu. Chyba chcę. Chyba chcę. Może i bym powypełniał misję dla innych. Ale akurat mi się nie chce, więc chcę zostać twoim w sumie strzeladnikiem. Na pewno. Bardzo dobrze. Lepszej posady w mieście. A może mogę u kilku pracować jako czeladnik? Zdajesz sobie sprawę, że czeladnikiem. A, no i od razu odpowiedź, kurwa. Pach. Coś mi się obiło. Moje marzenia i rzeczywistość, kurwa. Uznam, że umiesz wystarczająco dużo. Twarz i wszystko. Pracujesz wyłącznie dla mnie. To jak? Zdecydowany? Kurwa, kliknąłbym, że jeszcze się zastanowię. Bo ja bym chciał w sumie dla tego Lorenzo, tej gildii kupieckiej pracować. A czy on jest rzemieślnikiem? No raczej chyba on nie jest rzemieślnikiem. Więc chyba to się jakoś nie koliduje razem ze sobą. Aż mamy 41 minut odcinka, więc... A ja dzisiaj nie w formie, więc warto by było też nie przedłużać tej kurwa. Nie no, żebym przesadził, jakbym powiedział męczarni. Ale, znaczy nie dla mnie, bo ja sobie po prostu gram w grę i sobie coś tam pierdolę. Włodzimierz Szoranowicz, Czesław Czechiński, witam serdecznie, Mike Wazowski. Jeden człowiek, wiele imion. Ale mam wrażenie, że tak mało gadam. Chociaż to jest kurwa zmudne wrażenie, bo to tak zawsze jest. Ja zawsze tak mam wrażenie, że kurwa odcinek jest najgorszy i wiecie, co się wtedy okazuje? Oczywiście, że odcinek wtedy wyszedł kurwa najlepiej. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. Ja bym dla Walkera chciał pracować. To przede wszystkim, chciałbym z nim porozmawiać. Chciałbym tutaj, bo oni fajnie się zachowali, podoba mi się to. Więc słuchaj, Beladloch, mogę dla ciebie pracować? Chyba nie, a tu? A ty? Dokąd się wybierasz? Nikt tędy nie przejdzie. Aha, no to pogadali. I nie mam takiej opcji. No tak jak nie mam opcji pracowania dla nich, to mam opcji na pewno załatwienia pracy w gildii. Tak mi się wydaje, że przynajmniej powinienem mieć opcję pracy w gildii, a jeżeli będę miał opcję w pracy z gildii, crash. Dobra widzowie,
42 minuty, no nie chce mi się tego przechodzić od nowa. Nie chce mi się dzisiaj. Ale zazwyczaj, kiedy myślę, że odcinek jest słaby, to wychodzi nieźle, bo wtedy pierdolę zazwyczaj głupoty, więc w sumie nie wiem. Zawsze jak myślę, że jest słaby, to jest dobry, więc mam nadzieję, że się spisałem dzisiaj jako prowadzący i życzę wam miłego dnia, wesołych świąt, dzięki, tram na te święta, pozdrow i całe. Ale wam życzę wesołych. Widzimy się później, bo odcinki dwa razy dziennie. Siema!